To są zdarzenia, magazyn reporterów TVP3 Lublin. Anna Dąbrowska, witam i zapraszam. Proszę Państwa, dziś program ze szkolnej stołówki, bowiem o żywieniu rozmawiać będziemy i pozwolą Państwo, że zacznę od krótkiego cytatu z raportu Najwyższej Izby Kontroli z 2017 roku. Dzieci tyją, bo zdrowe żywienie w szkołach kuleje. Koniec cytatu. I oczywiście szkoły prowadzą programy, które promują zdrowe żywienie, zdrowe odżywianie się, nawyki, zmianę nawyków żywieniowych. To niestety dzieci tyją. I dziś powiemy w naszym programie o rządowym programie Posiłek w Szkole i w Domu, który ruszył 1 stycznia 2019 roku, oraz o otyłości dzieci i młodzieży. Otyłość to epidemia XXI wieku i to nie jest żart. Choć dużo się mówi o dobrym, zdrowym jedzeniu, propaguje dobre nawyki i daje dobre przykłady, jak w tym przedszkolu, to w rzeczywistości jest inaczej. Lubimy cholesterol, cukier i bezruch, a stąd tylko krok do cukrzycy. Województwo lubelskie zajmuje, no może niechlubne, trzecie miejsce pod względem ilości chorujących na cukrzycę. Pocieszamy się tym, że mamy bardzo dobrą diagnostykę i szybko wykrywamy cukrzycę. Nadwaga, otyłość, statystyki mówią jasno. Właśnie te problemy coraz częściej dotykają Polaków. Tylko w gminach Jastków i Wólka 70% czwartoklasistów ma nadwagę. 68% dzieci jakby wskazuje na słabą i bardzo słabą wydolność organizmu. Co się z tym wiąże? Spora grupa w tej populacji to są zagrożenia związane z nadciśnieniem tętniczym. To jest prawie 17% uczniów. No i do tego dochodzą wady postawy. Nie tylko te statystyki są niepokojące. Polska jest krajem numer jeden w Europie, gdzie najszybciej rozwija się otyłość. Nie tylko u dzieci, ale też i u dorosłych. A otyłość jest bardzo poważnym problemem w związku z tym, że niesie ze sobą wiele powikłań, chorób, a nawet i takich chorób, które są nawet śmiertelne. W tym roku 40 milionów złotych, a w sumie 200 milionów. Rząd przeznaczy na szkolne stołówki i jadalnie. Wyposażenie, remont stołówki lub jadalni w publicznych szkołach podstawowych, między innymi na te działania przeznaczone są pieniądze w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu do 2023 roku. Posiłki i edukacja w szkołach to jedno. Specjaliści przekonują, że najważniejsze są działania rodziców i kontrolowanie tego, co jedzą dzieci. Pierwszy krok powinni wyprowadzić rodzice, dlatego że wiadomo, nawyki żywieniowe wychodzą z domu. To jak rodzice karmią swoje dzieci, to odbija się na przyszłość. Nauka dzieci odczytywania etykietek z produktów, gdzie dziecko czytając widzi, czy to jest produkt zdrowy, ile zawiera zdrowych składników, ile niezdrowych i już sam może podjąć decyzję, czy warto to kupować, czy nie. Według Światowej Organizacji Zdrowia problem otyłości w Europie przybrał rozmiar epidemii. Tylko na przestrzeni ostatnich 20 lat częstość występowania nadwagi potroiła się. Proszę Państwa, ale zacznijmy od szkolnych stołówek, skoro jesteśmy tutaj w szkole. I od tego programu Posiłek w Szkole i w Domu, bowiem do 2023 roku pieniądze mają być przeznaczone na doposażenie stołówek, na remont stołówek, a chyba większość stołówek w szkołach wymaga takiego remontu, na pewno też tak, w której się znajdujemy. Proszę Państwa, czy jak one są wyposażone, czy spełniają wymogi sanepidu? Z własnego doświadczenia dyrektorzy szkół, Państwo, którzy sprawdzają i sanepid, proszę bardzo. To pierwszy. Pani dyrektor, proszę bardzo. Oczywiście inaczej nie mogłyby funkcjonować. Muszą spełniać wszystkie wymogi sanepidu, ale tak jak w przypadku naszej szkoły i myślę, że wielu innych szkół w naszym regionie, te stołówki wymagają jednak takiego gruntownego remontu. I bardzo dobrze, że nadarzy się taka okazja przy okazji tego programu, ponieważ często samorządy nie są w stanie zaspokoić wszystkich naszych potrzeb. To są pieniądze, Państwo będziecie składać, tak? Aplikować tak, o te pieniądze. Tak, oczywiście. 25 tysięcy na doposażenie i tam, gdzie jest kuchnia, chyba 80 tysięcy, tak? Tak. Mam nadzieję, że dla wszystkich wystarczy. Też mamy taką nadzieję. Przede wszystkim jest potrzeba poprawy i wyglądu estetycznego, i zakupu sprzętu do stołówek szkolnych, bo chociażby zmywarki,
lodówki. No nie we wszystkich stołówkach czy jadalniach, tak jak w przypadku naszej szkoły, to się znajduje. A na pewno i estetyka spożywania posiłków ma duży wpływ. O tym powiemy, bo to też wpływa na jakość żywienia i później na odżywianie się. Proszę Państwa, a czy wszędzie są, nie wiem, pomieszczenia, Pani Inspektor, które spełniają warunki? Tu jesteśmy bardzo nisko, no mówię, że w piwnicy, tak? Tak, to są pomieszczenia zagłębione. Można pod pewnymi warunkami wyrazić zgodę na ich funkcjonowanie. Natomiast odnosząc się do wypowiedzi mojej poprzedniczki, chciałam powiedzieć, że na terenie Lubelszczyzny kontrolujemy 904 szkoły, w których istnieją stołówki. W tym roku przeprowadzono kontroli 570 i 88 tych kontroli było usterkowych. To znaczy? To znaczy ponad 10% nie spełniało warunków technicznych, sanitarnych. Występowały też nieprawidłowości w zakresie stosowania rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie grup produktów, które należy stosować w żywieniu i środków spożywczych, które mogą być używane do przygotowywania posiłków. A więc nie jest tak idealnie, jest jeszcze co poprawiać. No ale tak, ale zaraz dyrektorzy powiedzą, no a skąd myśmy, prawda, panie dyrektorze, skąd my mamy wziąć te pieniądze, zatrudnić dietetyków, kupować najlepsze jedzenia, ale to się opłaci. Oczywiście, że się opłaci i przy okazji jeszcze musimy spełniać różne dodatkowe kryteria, bo proszę... Jesteśmy tutaj w Szydemcu, pana dyrektora w szkole w Lublinie. Wiedzą, że są kryteria inne dla dzieci klas 1-3, inne dla dziewczynek w określonym Ale mówimy o składach teraz, produktach i o menu tak zwanym, tak? No tak, ale trzeba dostosować. W związku z tym standard tych kuchni musi być coraz wyższy, dlatego że musimy po prostu stosować żywienie, niemalże trochę robić, żeby one były dietetyczne, prawda? Żeby, trochę? No, a oczywiście, że... Zdrowe? Zdrowe, nietuczące, to po pierwsze. I dostosowane smaczne dla poszczególnego ucznia, prawda? Bo inaczej... Ale to jest możliwe dla każdego ucznia? To jest niemożliwe chyba. Musi być, bo... Ile u pana uczniów tutaj je? Rozporządzenie tak mówi. I pan tak szykuje... Zosia nie je tego, Krysia nie je tego, a Paweł je co innego. Jak zupa jest w wazie, to jeden zje troszkę więcej, drugi trochę mniej. Ale je to samo. No, bo to jest ta sama zupa. No tak, ale że ile tak tutaj dzieciaków w tej stołówce, w tej szkole się żywi? No w zależności od semestru to jest mniej więcej od 390 do 410 uczniów. Dziennie je obiad, tak? Na wszystkich uczniów jest w szkole około 635 osób. Mówimy o doposażeniu koniecznym, ale mówimy też teraz o organizacji, jak to wygląda, 400 dzieci przychodzi... Na jednej przerwie, na pięciu przerwach, na pięciu minutach? Nie, oczywiście my... Szybciutko na stojaka jedzą, nie, bo się spieszą? No, klasy 1-3 mają swój własny rytm i tutaj nie ma żadnego problemu. No, wiadomo, że świetlica też jest. Do świetlicy chodzą dzieci głównie od klasy pierwszej do klasy czwartej. Oprócz tego dzieci po zajęciach jedzą, czyli między przerwami. I oczywiście są dwie długie przerwy obiadowe, prawda? Dobrze, to pierwsza taka przerwa i pierwszy, tak żeby to się wszystkie dzieci zmieściły, w innych szkołach też jest ponad 600 dzieci jedzą. To o której ten obiad? O 10 rano? Nie, obiad zaczyna się od godziny 11.45. A to dobrze. Wszędzie tak? Do godziny 14.15. Czyli wszędzie, tak? Wszyscy kiwają, że tak jest. Proszę kuratorium, pani Jola. Jeszcze chciałam uzupełnić informację, pani redaktor, na temat tego programu, bo tutaj akurat dzieci mają szczęście, że mają stołówkę szkolną. Mamy też takie szkoły, w których tych stołówek nie ma. I właśnie przede wszystkim do takich placówek skierowany jest ten program. Bo to chodzi nie tylko o pieniądze, czyli środki, które będą wspomagać samorząd w modernizacji miejsc, gdzie wydawane są posiłki, ale również odbudowę tego, żeby w szkołach te posiłki przygotowywano, czyli tej czy podstawowej była kuchnia, bazy. Pani kucharki, dokładnie, a nie catering. Dokładnie. Nie catering, ale obiad przygotowany na miejscu, świeży, ciepły. To jest Przepraszam, ten warunek. Przerwę. To jest program na żywo. Pani doktor, zapraszamy bardzo serdecznie. Pani doktor z dyżuru, ale cieszymy się, że jest. Proszę bardzo, dziękujemy. Dzień dobry, witamy serdecznie. Chciałam jeszcze uzupełnić, że ten program rządowy, który będzie realizowany do 2023 roku, jest przeznaczony na
wstępie tylko i wyłącznie do szkół podstawowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Na cały program do 2023 roku przewidujemy jako w formie dotacji do samorządów ponad 2 miliardy złotych, czyli dokładnie 2 miliardy 75 milionów. Czyli w każdej szkole ma być tak. Stołówka, ma być pani kucharka, mają być dobre, smaczne jedzenie. Chodzi tak o będzie. Kształtowanie pewnych nawyków żywieniowych, żeby dziecko przyzwyczaiło się do tego, że nie je szybko, na przerwie coś zimnego, batona, tylko ma to być ciepły, zrównoważony posiłek. To jest zasadniczy cel. Zaczęliśmy o tym cateringu, to pan doktor wziął mikrofon, bo no nie wiem, to takie niesmaczne, zaraz tutaj firmy cateringowe powiedzą, przecież my się tak staramy, my też jesteśmy pod kontrolą. Ja chciałam właśnie powiedzieć, że na te 904 stołówki szkolne, które funkcjonują, szkoły pod nadzorem, w 431 zorganizowany jest catering, czyli żywienie cateringowe. No jak wypadł ten catering, bo ja miałem też takie doniesienia prasowe, że nieścisłości było w ponad 70% firm cateringowych, czyli ale firmy, niezgodności zależy, czego dotyczące. No zdrowego przykład, czy racjonalnego żywienia. Przeterminowane produkty, nie taka jakość produktów, zafałszowane produkty, złe gramatury. No niestety firmy cateringowe, to trzeba powiedzieć, im zależy przede wszystkim, żeby zarobić. Tak? Tutaj nie ma jakości. Albo jest jakość, albo jest cena. Tak? Za jakość trzeba zapłacić. Dodatkowo nasze też społeczeństwo do końca nie wie, że w Polsce już istnieją outlety żywnościowe, a firmy cateringowe często z takich outletów kupują produkty. Tutaj mówi się o tym, żeby żywność się nie marnowała, ale często w outletach sprzedawana jest żywność już na pogranicy. Jak badania, jak właśnie, bo nie straszmy wszystkich, no tylko właśnie, czy nie jest tak źle? Ja się nie zgadzam. Chciałabym zaprotestować. Oczywiście zawsze lepsze jest żywienie szkolne, zawsze lepsza jest ta stołówka, która została zorganizowana w szkole i tutaj ogromne zasługi pana dyrektora, że coś takiego prowadzi, realizuje i stara się o to, aby jak najlepiej wyglądało. Ja również jestem zwolennikiem żywienia szkolnego, ale nie można chyba generalizować i powiedzieć, że każdy catering jest zły. A jak wyniki, jak kontrole wypadają? Nie mam w tej chwili danych statystycznych. Nie wszystkie te dane, o których tutaj usłyszałam przed chwilą, dotyczą inspekcji sanitarnej. My nadzorujemy jakość posiłku, nadzorujemy produkty, z których te posiłki są przygotowywane i takich danych, o których przed chwilką usłyszeliśmy, ja nie potwierdzę. Dobrze, a jakość posiłków, to co państwo kontrolujecie, bo mówimy stołówki to jedno, a jakość żywienia to jest to drugie. Zdrowe jedzenie, świeże warzywa, nieodgrzewane te mrożonki i tak dalej. Jak to wygląda? Raczej gotowane, raczej duszone o ograniczonej zawartości soli, cukru, tłuszczu, a jeżeli już tłuszcz, to tłuszcz roślinny. Te wszystkie wymagania określa rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie grup produktów, które są dozwolone do żywienia w szkołach. I one są i jakości wykorzystywane? Tych produktów, tak, są wykorzystywane. Chyba tylko 33 kontrole na tych kilkaset, które zostały przeprowadzone, wskazały, że w szkołach żywienie było prowadzone na podstawie produktów niewłaściwych. Ewentualnie na przykład przygotowany kompot zawierał zbyt dużą ilość cukru albo potrawa zbyt dużą ilość soli, bo na takie rzeczy również zwracamy uwagę. Dobrze, to jeszcze jak w państwa szkołach, tutaj mam do dyrektorów szkół, organizujecie jeszcze pracę, bo przejdziemy już teraz do tej zdrowej żywności, odżywiania i niestety otyłości dzieci. Bo jak tak jest dobrze, to dlaczego jest tak źle? Pani dyrektor, proszę bardzo, Jastków. To nie? Znaczy, rzeczywiście nie jest najlepiej. Potwierdziły to badania chociażby prowadzone w naszej gminie i no, byliśmy przygotowani na to, że te badania nie wyjdą najlepiej. Okazuje się, że niestety wyszły gorzej niż wyobrażaliśmy sobie, że wskażą te badania. Więc przede wszystkim, tak wydaje mi się, że główny problem to nie kampania informacyjna, bo szkoły na pewno prowadzą to w bardzo szerokim zakresie. Różne tak, programy prozdrowotne. Na początku są kampanie, tak. Wydziały Zdrowia, szkoły, telewizja i niestety raport NIK-u tak, mówi problem, i zresztą to widzimy. Wszystko kuleje, no o właśnie. Co chodzi. Problem wydaje mi się tkwi w tym, że
zarówno szkołom, jak i rodzicom brakuje takich chociażby programów, w jakim nasza gmina ostatnio uczestniczy, czyli takiej praktyki i przełożenia teorii w czyn. I rodzicom, szkołom, no a przede wszystkim z korzyścią dla dzieci, bo to jest najważniejsze. Bo pogadanki, uświadamianie, to na pewno jest w szkołach bardzo rozwinięte. Teraz musimy po prostu przejść do działań w zakresie sportu. Szkoła ma duże rzeczywiście pole manewru, organizacji zajęć. Dobrze, ale mówmy dzisiaj też i o żywieniu. Ja wiem, że sport i ruch też się łączy z tą otyłością i ze zdrowym stylem życia, ale skupmy się też na żywieniu. Są programy, co nie trafiacie kulą w płot, pani dyrektor? Przecież pani tak tyle programów, sama uczestniczyłam w wielu. I co? Dlaczego? Myślę, że to jest praca, która wymaga czasu. To jest praca, która wymaga podejścia interdyscyplinarnego. To, że my edukujemy, zaczynając od kadry pedagogicznej, pracowników stołówek szkolnych na bazie tego, co w tej chwili w tych szkołach jest. Jak przygotować atrakcyjnie posiłek, jak go ładnie podać, tak żeby dzieci chciały jeść, bo mieliśmy sygnały, że te posiłki no, są niezjadane w szkołach. Przepraszam, ja się posłużę tutaj tą stołówką, panie dyrektorze. No ale tak, ale no muszą być remonty w tych stołówkach, żeby to było estetyczne, ładne, zdrowe, pięknie podane. Za chwilę tak pan się odniesie do tego. Otoczenie jak najbardziej, ale też to, co dziecko dostaje na talerzu, jest to niezwykle istotne. Jak to jest podane, jak jest przygotowane, czy jest świeże, czy jest podane naprawdę w sposób zachęcający do zjedzenia. W tym kierunku miasto już od kilku lat prowadzi taki program Jedz z głową, zachęcający właśnie pracowników stołówek szkolnych do robienia z tego, z czego wytwarzają produkty na obiad, podania tak w sposób atrakcyjny, żeby dzieci zachęcić do jedzenia. Pan dyrektor tutaj chciał wejść w słowo, proszę bardzo. Ja myślę, że tutaj najważniejszą rzeczą jest może, ja uważam, że w naszej stołówce, gdzie mamy własną kuchnię w naszej szkole, jedzenie jest smaczne i jest przygotowywane z myślą o najwyższych tych standardach, które teraz są stosowane. Natomiast no, dla nas największą bolączką jest, tak jak tutaj pani redaktor mówiła, mianowicie remont. Nam potrzebny jest remont po to, żeby technologicznie. No to teraz będziecie być... się starać o te pieniądze. Tak, nie wiem, czy one będą wystarczające, bo to też są duże remonty. Oczywiście. No, na pewno to nie pokryje na pewno remontu, bo remont, tak jak naszej kuchni, to od 400 do 600 tysięcy. Niemniej jednak każde pieniądze, prawda, są ważne. Tutaj trzeba pozyskiwać z różnych źródeł, również i rządowych, i w związku z tym na pewno to nas w jakiś sposób wspomoże. No, bo jeśli chodzi o posiłki, to wydaje mi się, że tutaj że są dobre i smaczne. Dobre, tak. Zwłaszcza tam, gdzie są nie zostaje dużo dzieci nie, w szkołach. Dzieci tak, nie wyrzucają, tak oni nie biorą w kieszeń tego mięsa, którego nie lubią i nie wyrzucają do kosza. Mam taką nadzieję, proszę państwa. Ale z tego raportu NIK-u 2017 rok, co piąte dziecko w Polsce ma nadwagę. Ale kiedy powinniśmy się martwić już? To znaczy te... Tam jest mikrofon też pani doktor. Proszę pan doktor i później pani doktor. Chciałem nawiązać, że wszystkiego nie należy zrzucać na szkołę, bo to przede wszystkim wszystko tak naprawdę zależy od rodziców. To, co dziecko wyniesie z domu, potem wdroży to, czy w szkole, czy w pracy. Więc przede wszystkim rodzice, opiekunowie, później szkoła. Tak? Jeżeli w domu zdrowo się odżywiamy, wprowadzamy te zdrowe nawyki żywieniowe, to dziecko też będzie to samo robić. Należy pamiętać, że w wieku rozwojowym kształtują się te preferencje smakowe i tutaj właśnie istnieje ryzyko namnażania się komórek tłuszczowych, a potem taką otyłość jest trudno leczyć. Bardzo ważne jest śniadanie, więc teraz żyjemy bardzo szybko, wszystko robimy w pośpiechu. Jeżeli zaczniemy od siebie, jeżeli rodzice będą zdrowo się odżywiać, przykład, dziecko będzie to naśladowało, więc bardzo ważne jest to śniadanie. Nie należy dziecku dawać pieniędzy, aby sobie coś kupiło, bo na pewno nie kupi kanapki, więc podstawowe takie działania. Mówiliśmy o tych sklepikach w szkołach, one też tak trochę nie zdały egzaminu, pomimo że są nawet zdrowa żywność, to obok jest sklepik, dziecko, no taka dokładnie jest prawda, biegnie, kupuje sobie to się nie sprawdziło, batona. Ale kiedy powinniśmy się martwić, bo w Polsce każdego roku będzie przybywać według Instytutu Matki i Dziecka 400 tysięcy dzieci z nadwagą, a w tym 80 tysięcy z otyłością. Martwić powinniśmy się już.
Bardzo słusznie pan doktor powiedział, że wszystko zależy nie tylko od szkoły, ale od rodziców. Szkoła ma być tym miejscem, gdzie kształtują się pewne zdrowe nawyki i tutaj uważam, że w naszym mieście mamy duże doświadczenia, dlatego że jest już taki program dla żłobków, dla przedszkoli, zresztą bardzo dobrze funkcjonujący. No nagrody miasto zdobywa za żłobki, ale w szkołach jeszcze trochę trzeba popracować, nie mówię tutaj o mieście, chociaż dobrze, że są te programy. Natomiast ja muszę powiedzieć, że robiliśmy badania dotyczące przyczyn otyłości u dzieci naszych lubelskich. Najczęstszą przyczyną otyłości jest zjadanie dwóch obiadów. Wynika to z tego, że obiady w szkołach są serwowane bardzo wcześnie, zazwyczaj w porze drugiego śniadania. A więc dzieci zamiast przekąski, czyli kanapki drugiego śniadania, zjadają pełny obiad w szkole, a następnie po godzinie 16, kiedy cała rodzina przychodzi do domu, zjadają drugi obiad w domu. I ta otyłość nie tylko wynika czasem ze złej jakości produktów czy z nadmiaru słodyczy, ale również ze zwyczajnego nadmiaru jedzenia. W związku z tym, kształtując pewne obyczaje jedzenia i nawyki w szkole, należy też rodzicom uświadomić, że jeżeli dziecko dostaje obiad w szkole, to nie powinno jeść drugiego obiadu w domu. Czyli natomiast, też nie jedzę, o pewnie ty nie dojadłeś albo mało zjadłeś. Jeżeli nie dojadł, to bardzo dobrze, to będzie szczupły. Natomiast, ale jak taki pulchny, okrąglutki, to taki zdrowy się wydaje, rumiany na buzi. Tak? Ale to jest zdanie, które pokutowało w XIX wieku. No właśnie, gdzie mieliśmy i pokutuje. Przez a to były inne czasy. I pokutuje, były to inne niestety, czasy. Tak. Natomiast w tej chwili mamy nadmiar taniej żywności. I bardzo często różne potrzeby emocjonalne rodziny są zabezpieczane poprzez jedzenie. Czyli przychodzi babcia, która nie wyjdzie z wnuczkiem na spacer, tylko da mu czekoladkę. Bardzo często dzieci jedzą nie dwa, ale trzy obiady w ciągu dnia, bo o 11 zjadają obiad w szkole. Ja tu mam apel do wszystkich państwa, którzy mają jakikolwiek wpływ na żywienie dzieci. Obiad jest po godzinie 12. Wcześniej to jest drugie śniadanie, no, nie ale serwujmy. Przed 12 w szkołach na przykład, bo jest tak, no taka jest organizacja też. No to może trzeba ją zmienić, no jeżeli właśnie chcemy, żeby dzieci były szczuplejsze. No właśnie. Pozwólmy im zjeść przekąskę, czyli jabłko. Zresztą wiem, że w Lublinie też często rozpowszechniane są warzywa czy owoce jako przekąski i one za chwilę o 11 albo 11.30 jedzą obiad. Wiadomo, że jak wrócą do domu po 15 będą głodne i ten drugi obiad zjedzą. I w momencie, kiedy my rozmawiamy z pacjentami już otyłymi czy z nadwagą, proszę państwa, każdy z nas jakby jadł dwa obiady, byłby otyły. No ale też chyba świadomość tego, że waga to jest kwestią zdrowia, prawda? Że to jest... Myślę, że rodzice sobie z tego zdają po części sprawę, a nawet w bardzo dużej części, tylko trudno im jest zmienić własne przyzwyczajenia, rytm życia i rytm żywienia, żeby tą masę ciała dziecka zmniejszyć. Natomiast, tak jak mówię, bardzo często w domach, no wiadomo, że rodzice przychodzą z pracy, a więc jedzą ten obiad, ale nie poświęca się też w inny sposób czasu dziecku, jak tylko przy posiłku. Dlatego dzieci chętnie idą do babci, bo babcia daje ten jeszcze, niektóre jedzą trzy obiady. I się nie ruszają jeszcze, tutaj jest też problem i braku się nie aktywności, ruszają, braku snu, tak, krótki sen. To wszystko. Ale dorośli im nie proponują zajęć ruchowych. Ta sama babcia czy ta sama mama, która ma problem z otyłością, powinna z tym dzieckiem wyjść na spacer, na tak, rower. Ale czy mama na przykład, która, czy babcia, która ma problem z otyłością, widzi otyłość u tego dziecka czy tak, wnuka? Tak, najczęściej tak. Proszę bardzo. Chciałabym tutaj jeszcze powiedzieć o tym, że na wagę ciała dziecka, jak i zresztą dorosłej osoby, wpływają bardzo różne czynniki. I nie możemy zapominać o tym, że nie możemy sprowadzać tylko i wyłącznie otyłości do czynników żywieniowych, chociaż oczywiście to jest niezwykle ważne i chciałabym uzupełnić tutaj wypowiedź pani doktor o te aspekty również psychologiczne, bo to, że jest taki duży problem z nadwagą wśród dzieci, to jest znak czasów, nie tylko przepełnionych złej jakości jedzeniem, ale również olbrzymią ilością stresu, bardzo dużymi wymaganiami, które przed dziećmi się stawia, często ponad ich możliwości. Jest niezwykła zależność między stresem, sposobami radzenia sobie, a wiemy, że one są ograniczone u dzieci, a wagą. Tutaj niezwykłe badania wykonane przez profesor Ogińską-Bulik, łódzką profesor, które wskazują na tą bezpośrednią zależność. Stres
zarówno w środowisku szkolnym, jak i w systemie rodzinnym, który niezwykle no tak, utrudnia. Ale no tak ktoś powie, no takie mamy życie, takie w tej chwili. No, no tak, ale to musimy, ale teraz, musimy brać to może pod zmieńmy uwagę. Te nawyki, może zmieńmy, tylko w jaki sposób, ja pytam fachowców, jak podejść trzeba do tego, żeby... zacząć. Ja jeszcze raz powtórzę. Od jeżeli siebie i przykład. Jeżeli rodzic będzie wzorem, to dziecko będzie go naśladowało, więc warto właśnie w ten czas zainwestować. A mnie się wydaje, wbrew tym badaniom, o które pani tutaj zacytowała, że jednakże różne inne badania, ja w tej chwili ich nie będę cytowała według literatury, wskazują na to, że stres, taki pozytywny stres, który jest związany z dążeniem do pewnego celu, a takim celem u dziecka jest osiągnięcie prawda, wykształcenia czy jakieś inne rzeczy, jest pozytywny. My cały czas poczytujemy ten stres jako coś negatywnego, to nieprawda. No ale mówi się, zajadam stres, tak? Zajadam nie, stres. Dlatego, że w mózgu mamy układ nagrody. I teraz, jeżeli nie umiemy zapewnić sobie nagrody w sposób taki, że potrafimy zdobyć pewne interesujące nas rzeczy, na przykład zainteresowanie kolegów, bo to u nastolatków jest bardzo ważne, to w związku z tym, co robię? Zamykam się w domu, korzystam z kontaktów wirtualnych, bo one są proste. One są bardzo proste, bo mogę je przerwać i nawiązać w dowolnym momencie. Nie wymagają ode mnie analizowania oceny innych ludzi, bo ja tej oceny nie znam. A na dodatek prostą rzeczą jest pobudzanie układu nagrody poprzez jedzenie. Jeżeli my nasze dzieci nie nauczymy umiejętnego życia, gdzie stres jest elementem pozytywnym i należy go wykorzystać, to one będą cały czas uciekały od rzeczywistości. Będą uciekały w rzeczywistość wirtualną, właśnie w tym zaspokajanie systemu nagrody przy pomocy jedzenia, no w dalszym życiu przy pomocy używek i różnych innych rzeczy. A więc wydaje mi się, że nie możemy mówić, że szkoła ma być bezstresowa. Ona ma być stresowa. Ona ma być wymagająca, tylko tak, żeby te dzieci odczuwały, że jeżeli włożę odpowiednią pracę, to będę miał za to nagrodę. Dobrze, to powiedzmy, ja rozumiem, tylko ja bym chciała jeszcze o badaniach, jak to wygląda w naszym województwie i o pewnych działaniach, jak, bo w gminie Wólka też były prowadzone badania. Wiem, że sporo dzieciaków było z nadwagą, trochę przeszło do takiego etapu, że będą się, no właśnie nie wiem, czy to jest dobre określenie, odchudzać dzieciaki. Tak, oczywiście gmina Wólka bierze udział w takim programie. Kiedyś, kilka lat temu wzięła udział w programie pilotażowym, który był tak naprawdę darmowy dla nas. Teraz już płacimy za to, ale wiemy, że jest, przynosi to efekt po prostu. I teraz przebadaliśmy tak naprawdę 75% dzieci z klas czwartych, z których, jak się okazało, 30% ma nadwagę. I te dzieci, które zostały zakwalifikowane do dalszego etapu tego programu, już mają pełną opiekę. Mają opiekę psychologa, dietetyka, którzy z tymi dziećmi pracują po to, ażeby zgubić te zbędne kilogramy. I tutaj ja myślę, że, bo mówimy wszyscy o takim kompleksowym działaniu i wiemy, że na to ma każdy wpływ tak naprawdę, bo rodzina... Ale tylko kompleksowe badanie od początku... Ale ja o czym innym mm-hmm. bardziej chciałbym. Kompleksowo mówimy o tym, że tak, mamy na to wpływ rodzina przede wszystkim, później ma szkoła, a rodzina to tak naprawdę rodzice, ale też również to dalsze, starsze pokolenie, czyli babcie i dziadkowie. I też jestem za tym, żeby pokazywać po sobie i dawać wzór, ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że biorąc udział w takim programie profilaktycznym, takie dziecko przychodząc do domu, nawet jeżeli nie zostało zakwalifikowane, nawet jeżeli nie jest w tej grupie zagrożonej, ale słyszało o tym, bo o tym się mówi w szkole, również daje przykład rodzicom. Rodzicom po to, żeby rodzice zmienili swój styl życia, po to, żeby oni również dali coś od siebie, zaczęli o tym myśleć w ogóle, żeby te dzieci były zdrowsze. I to jest, myślę, że też bardzo istotne i na to również trzeba zwrócić uwagę. I ja zauważyłem też sam, ja nie jestem specjalistą w kwestiach żywieniowych, bo nie jestem ani lekarzem. Ale jest pan ojcem, ale jestem, prawda? Właśnie ojcem, o tym chciałem powiedzieć. I czasami ten posiłek, który jest w domu i takie dojadanie jest bardzo złe. Oczywiście no, chciałbym mieć idealną figurę, ale nie mam, także nie mogę być idealnym wzorem, ale dziękuję bardzo. Natomiast wiem, że tak jak u mnie, chociażby jeżeli coś się każe dziecku zrobić, to jest przeważnie taka, okej, ale ja chcę najpierw coś zjeść. I ale nagle tego jedzenia ileś się robi w ciągu dnia. Ale proszę Państwa, no bądźmy też realistami, no. Naprawdę smakuje batonik, no oduczymy dziecka batonika, oduczymy dziecka lizaka, czekoladki.
To nie chodzi o oduczanie, to chodzi, żeby to wszystko było we właściwych proporcjach. Natomiast jest jeszcze jeden czynnik, o którym chciałam powiedzieć, który też wpływa na odchudzanie dzieci, bo odchudzanie dzieci jest jak najbardziej uznanym pojęciem i należy to robić wtedy, kiedy dzieci są otyłe albo z nadwagą. To jest wyznaczenie im obowiązków domowych. Niestety w tej chwili, jak pytamy nasze dzieci, one z reguły mają bardzo okrojone albo wręcz żadne obowiązki domowe, a to jest też ten system nagrody. Kiedy ja posprzątam mamie w domu, to będzie wysiłek, ona mnie pochwali, pójdziemy razem na spacer. A zazwyczaj to jest inaczej, ja nie mogę posprzątać, bo chce mi się jeść, a jak już zjem, to pójdę spać, a jak się zbudzę, to pogram na telefonie i wieczorem może odrobię lekcję, a mama w tym czasie... A my na to pozwalamy. Tak, a mama w tym czasie ma swoje zajęcia, również sedenteryjne, siedzi przed komputerem, ogląda telewizor. Wydaje mi się, że rolą szkoły, tu już pomijając sprawę obiadów szkolnych, jest też uczenie i edukowanie zarówno rodziców, jak i dzieci w tym, że one są pełnoprawnymi członkami rodziny i powinny mieć obowiązki. Jeszcze powiedzmy właśnie o tych działaniach państwa tutaj w mieście. To znaczy tak, myślę, że warto podkreślić, że w Lublinie parę lat temu pan prezydent powołał Miejski Zespół do Spraw Szkół Promujących Zdrowie, który ma koordynować takie szerokie działania prozdrowotne i który skupia przedstawicieli i wydziałów edukacji, zdrowia, bezpieczeństwa, sportu. No i jak to wam wychodzi? Myślę, że wychodzi nieźle, dlatego że od tych kilku lat funkcjonuje również Miejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie, w której obecnie jest 70 szkół, 59 ma już miejski certyfikat, 16 wojewódzki, 2 krajowe. Ten program i tam jest, dzieci, co macie badania, ten program jest o tyle ważny, to nie o to chodzi. Ten program jest o tyle ważny, że skupia całą społeczność szkolną, więc również rodziców i otoczenie. Działania, które są podejmowane przez te szkoły, to są działania, które są poprzedzone głęboką diagnozą całej społeczności szkolnej i planowane są rozwiązania całej społeczności szkolnej. To jest za wcześnie. To jest jeszcze troszkę za wcześnie, bo na razie... Ale świadomość już świadomość, się zmienia, bo tego tak, trzeba. Szkoły przeprowadzają to później ewaluacje, więc mamy jak gdyby stwierdzenie, że te działania przynoszą efekty. Tak? Bo w każdej szkole powinno coś takiego chociażby być. Chociażby... W każdej gminie nawet mamy. Jakie są... Mówiła pani dzisiaj i mówiliśmy o tych stołówkach, że może nie wszystkie są najpiękniejsze. Mamy takie przykłady, to działania są, to są inicjatywy, które proponują sami uczniowie. I na przykład uczniowie stwierdzili, że to oni zaaranżują, jak wyremontować małymi środkami. Udekorować, tak? Udekorować na przykład, zaaranżować zrobić przyjazne stołówkę miejsce szkolną w taki sposób, żeby młodzież chętnie spędzała ten czas i spożywała posiłki. Czyli to są działania, które idą oddolnie od uczniów i oni się wtedy w nie rzeczywiście mocno angażują i angażują się w nie również rodzice. Teraz będziemy mieli właśnie 27 marca kolejną edycję, już 6 festiwalu przedszkoli, festiwalu zdrowia przedszkoli, Jem Zdrowo i Kalorowo, w które również mocno zawsze angażują się rodzice. Prowadzone są warsztaty dla rodziców, jak przygotować jadłospis, jak przygotować zdrowy posiłek. Razem dzieci z rodzicami uczestniczą w tych warsztatach, więc rodzice są włączani. Ja dlaczego pytam o tę zwrotną informację, bo też w tym raporcie NIK-u, który czytałam, przygotowując się tutaj, zwraca NIK uwagę, że są w kontrole w szkołach, corocznie sprawdza się BM i nawet, prawda, są badania, tylko nie ma później te wyniki, które są, one są jakoś analizowane, ale żadna z kontrolowanych gmin nie posiadała informacji o uczniach z nieprawidłową, na przykład masą ciała i w związku z tym nie było dalszych działań. No te badania były były robione. Czy wszędzie tak było? Pani dyrektor i pani dyrektor, proszę bardzo. Bliżej mikrofon, bardzo proszę. Gmina Jastków, dostrzegając problem otyłości i nadwagi dzieci. Bo u was też to jest były badania, prawda? Tak, wszędzie jest tak. Wdrożyliśmy program profilaktyki i leczenia nadwagi. I oprócz badań, które wykonaliśmy u czwartoklasistów, podjęliśmy również mocne działania edukujące przede wszystkim rodziców. I rodzic w tym
programie współpracuje ze swoim dzieckiem, uczestniczy w tych warsztatach, zdobywa dodatkową wiedzę, ale też towarzyszy dziecku podczas zabaw ruchowych, które odbywają się co miesiąc. Jesteśmy już po pierwszych takich warsztatach. One cieszą się ogromnym zainteresowaniem więc rodziców. To też ta, cały czas myślę, mówimy o tej edukacji, 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 tak pani dyrektor? Tak, bo nam się program kończy. Nie, to za mało czasu, 4:38 minut. Jeszcze nawiążę do tych danych, o których pani redaktor cytowała z raportu NIK-u. Akurat samorządy są w takiej sytuacji, że te dane są pozyskane w ramach badań bilansowych przeprowadzonych przez pielęgniarkę szkolną i one są poza zasięgiem samorządu. Żeby zdiagnozować problem w statystyczny sposób, my musimy sięgać te dane, prosić, uzupełniać, a wręcz czasami zlecać przeprowadzenie takich badań. Dlatego jest tu też pewien problem dla diagnozowania problemu, który tak naprawdę widać gołym okiem. Miasto widząc to i robiąc badania w ramach własnych działań, też kilka lat temu współpracowaliśmy w ramach pewnych projektów i dalej są to realizowane, z których to wynika, że powiedzmy przebadanych 1500 uczniów, 23% ma nadwagę i otyłość. Był to sygnał dla nas, dla wdrożenia kolejnego programu, bo pomijając już tamten wcześniejszy, który mówiłam pod tytułem Jedz z głową, czy też 1000 pierwszych dni życia dziecka, chodzi o programy żywieniowe w żłobkach, wdrażamy, czy chcemy wdrożyć w najbliższych dniach ten program dotyczący typowo nadwagi i otyłości, dedykowany głównie uczniom klas 6, 8, gdzie będziemy je diagnozowali i obserwowali na skutek działań programowych, zaczynając od edukacji pedagogów, edukacji rodzin i to chcemy podejść wielopokoleniowo, to co tutaj było mówione, że nie tylko rodzice, ale dziadkowie, którzy często sprawują opiekę, czy też dożywiają, mówiąc kolokwialnie. Drogie babcie, trzymajmy się, dajemy tylko marchewkę. Ale my chcemy nie dajemy, ale my z panią inspektor nie dajemy czekoladek wnukom, prawda? Nie pozbawimy babci dawania dobroci dla wnuków. To naprawdę jest nieocenione, ale niech to będzie naprawdę przemyślane. Chcemy, żeby babcie również były w sposób świadomy, wyedukowane. No to popatrzcie państwo, żeby tyle dbać jest programów, tyle jest zaangażowania i wszystko kuleje. Proszę, kuratorium i jeszcze pani dyrektor i kończymy program zdrowy, po jednym zdaniu. Zdrowy styl życia dzieci to przede wszystkim odpowiedzialność nas dorosłych. Rzeczywiście to, jakie nawyki żywieniowe nasze dzieci mają, to jest odpowiedzialność rodziców. Szkoła ma wspomagać rodzinę w tym, aby te nawyki żywieniowe były kształtowane, żebyśmy optymistycznie zakończyli. Zacznijmy od jakichś standardów, czyli stołówka w każdej szkole, dobrze wyposażona, dziecko je ciepły posiłek, zrównoważony, bez pośpiechu. Samorządy do 30 kwietnia mogą do kuratorium złożyć wnioski o dofinansowanie tego typu działań. Mam nadzieję, że pieniędzy wystarczy. Dołączając do tych wypowiedzi już poprzednio, ja chciałabym dołączyć, że my również włączamy się w kształtowanie tych pozytywnych nawyków i zaczynamy to już od przedszkola. Nasze przedszkolaki pewnie tak jak we wszystkich szkołach są uczone zdrowego odżywiania. Uczestniczą w warsztatach zarówno tak samo rodzice, jak i uczniowie wykonują różne zdrowe, smaczne, kolorowe posiłki i chyba od tego nie uciekniemy i to w końcu kiedyś zaowocuje. Miejmy nadzieję. Ja tylko chciałam na zakończenie jeszcze powiedzieć, że ten program Posiłek w szkole i w domu też jest przeznaczony na pieniądze, na wsparcie dzieci, które są niedożywione, bo też takich dzieci po prostu jest bardzo dużo, a z szacunków wynika, że problem niedożywienia w Polsce, z tym problemem zmaga się około 1,5 miliona dzieci i też z tego programu też te pieniądze będą przeznaczone. Proszę państwa, no musimy kończyć, mamy niecałe 30 sekund do zakończenia. Dziękuję bardzo. Myślę, że jeszcze do takiej debaty to powrócimy i powinniśmy też dużo i częściej mówić i tutaj też na antenie telewizyjnej. Ja tylko powiem, że w 1974 roku eksperci Światowej Organizacji Zdrowia oczywiście zakwalifikowali otyłość już do tych cywilizacyjnych i zasugerowali, że po prostu to wszystko będzie rosło. Było ponad 40 lat temu i niestety ciągle mamy wzrost tej otyłości. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Do zobaczenia. Proszę jeszcze zostać, siedzimy na zakończenie. Jeszcze nie wstajemy.